Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak buduję coś, o czym marzyłem już od dłuższego czasu. Mianowicie prawdziwa, okrągła, drewniana tarcza. Zapraszam. Zacznę od wyciągnięcia gwoździ z europalety w celu pozyskania desek, które przycinam do pożądanego przeze mnie kształtu. Następnie biorę jedną cieńszą deskę, która będzie pełnić rolę uchwytu i strugam ją do odpowiedniego kształtu. Uchwyt i deski łączę ze sobą razem śrubami, dzięki czemu całość trzyma się razem. W międzyczasie wycinam też otwór w środku tarczy, gdzie będzie znajdowało się umbo. Umbo wykonam ze zwykłej dziecięcej miski z twardego plastiku. Miskę maluję odpowiednimi farbami, aby nadać jej metaliczny wygląd. Zanim jednak zamocuję umbo, najpierw pomaluję tarczę. Zacznę od czerwonego podkładu. Jeśli chodzi o wzór, w jaki pomaluję swoją tarczę, po przemyśleniach zdecydowałem się na gwiazdę heksapentalną, czyli symbol słowiańskiego boga wojny Peruna. Najpierw ołówkiem narysuję wzór tarczy, a następnie pomaluję ją białą farbą. Czas, aby skręcić umbo. Do wykończenia tarczy posłużę się długim, skórzanym paskiem. Zacznę od dodania enarmy na przedramię. Owinę też pasek wokół uchwytu. I na koniec za pomocą śrub umocuję pasek wzdłuż krawędzi tarczy, aby dodatkowo trzymał deski w całości. A tak oto wygląda efekt końcowy.